Premier nagrał spot po angielsku. Apeluje w nim do Europejczyków spod Mateusza Morawieckiego. Premier apeluje o wspólną obronę Europy. Premier Mateusz Morawiecki nagrał spot w języku angielskim. Klip zatytułowany Polska. Bronimy Europy zawiera m.in. sceny z przejścia granicznego w Kuźnicy. Bądźmy razem, brońmy Europy, apeluje w nagraniu szef rządu. Spot z udziałem szefa rządu, nagrany w języku angielskim, rozpoczyna się od napisu Polska. Bronimy Europy i pokazuje sceny z polsko-białoruskiej granicy, m.in. z przejścia granicznego w Kuźnicy. Panie i panowie, zwracam się do was, bo Europa, nasz wspólny dom, jest zagrożona. W tej chwili na polsko-białoruskiej granicy toczy się wojna hybrydowa, którą Aleksandr Łukaszenka ze wsparciem Władimira Putina wypowiedział całej Unii Europejskiej, powiedział w nagraniu premier Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że z perspektywy wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy mogą wyglądać jak zwykły kryzys migracyjny. Ale nim nie są. To kryzys polityczny stworzony w specjalnym celu. Celem jest destabilizacja sytuacji w Europie po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny 30 lat temu, zaznaczył premier Morawiecki. W ciągu ostatnich tygodni dostarczyliśmy obszernych dowodów na to, że to białoruski reżim przywozi migrantów na granicę, po to, by później transportować ich do Europy Zachodniej, kontynuował. Mateusz Morawiecki. Polska nie ulegnie szantażowi. Premier podkreślił, że dziś celem jest Polska, ale jutro to będą Niemcy, Belgia, Francja czy Hiszpania. Taka jest koncepcja organizowania szlaków migracyjnych. Presja Łukaszenki i Putina jest już odczuwana przez Europę, zauważył szef rządu. Zwrócił w tym kontekście uwagę na rosnące ceny energii spowodowane drastycznymi ograniczeniami dostaw gazu do państw europejskich. To tylko początek. Dyktatorzy się nie zatrzymają. Chcę was zapewnić, Polska nie ulegnie szantażowi i zrobimy wszystko, by zatrzymać zło zagrażające Europie, zaznaczył Mateusz Morawiecki. Premier zaapelował również do wszystkich ludzi wolnego świata o solidarność z Polską, Litwą i Łotwą. Dziękuję również wszystkim, którzy dotychczas wsparli nasze działania na polsko-białoruskiej granicy. Dziękuję państwom unijnym, Komisji Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym, powiedział. Wszyscy wiemy, że gdy ktoś próbuje się włamać do naszego domu, bronimy go. Ta zasada odnosi się również do granic państwowych, granic Unia Europejska i NATO, naszego wspólnego domu. Bądźmy razem, brońmy Europy, zaapelował premier. W niedzielę rano rozpoczęła się zapowiadana dzień wcześniej ofensywa dyplomatyczna premiera Mateusza Morawieckiego związana z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy i działaniami Rosji w ostatnim czasie. Szef polskiego rządu przybył do Tallina, później odwiedzi Litwę i Łotwę. Kryzys geopolityczny może trwać wiele lat. Informacje, które spływają do naszego kraju i do naszych sojuszników, są niepokojące, pisał przed wylotem Morawiecki.